Pewnego dnia cesarz czytał gazetę i zobaczył w niej wielkie zdjęcie Rumcajsa i bardzo małe zdjęcie cesarza pana. Dokroćset, mam tego dość! Zdenerwował się cesarz pan i natychmiast posłał po generała. Rozkazuje mobilizacjon przeciwko Rumcajsowi. Natychmiast! I już wkrótce w całym Wiedniu rozklejono białe plakaty, na których na czarno napisano Gott strafe Rumcajs, co miało znaczyć, że Pan Bóg strafi Rumcajsa porządnie po grzbiecie. Tymczasem Rumcajs o tej cesarskiej złości nic nie wiedział. Właśnie kwitły drzewa na Iczyńskiej Lipowej Alei. Rumcajs i Hanka udali się do Iczyna, aby nacieszyć się ich zapachem. A o co chodzi, panie Kastl? Zapytał Rumcajs. Powiedział powroźnik, że już niedługo zarzucą ci ten sznur na szyję. Z jednej strony idzie na ciebie piechota, z drugiej strony artyleria, a środkiem kroczy cesarz pan. Jezusku! Zlękła się Hanka. Skoro to tak, to musimy się przygotować do nadejścia cesarza pana. Mruknął do Hanki Rumcajs i pożyczył od Kastla pętlę sznura z miękkich konopi. A potem poszli się jeszcze nacieszyć lipową wonią. Czuję kurz, powiedziała Hanka. Tak, z jednej strony kurzą armaty, z drugiej buty żołnierzy, a pośrodku kurzy się spod kopyt cesarskiej kobyły, rzekł Rumcajs. Złaś, Rumcajs! Zawołał z dołu wściekły cesarz pan. Jesteś otoczony wojskiem wzdłuż i wszerz. Moment! Powiedział z niemiecka Rumcajs, aby go cesarz pan zrozumiał. Muszę tylko coś załatwić, a potem będę mógł pogadać z cesarzem panem. Poleć najkrótszą drogą do Wiednia. A cesarz pan, czekający pod lipą, zaklął niecierpliwie. Krucyfiks Benedykt! Masz już dla mnie czas, Rumcajsie? Jeszcze moment, za chwilę, powiada Rumcajs. Cesarz pan zaczął wnet rozkazywać artylerzystom i karabinierom. Richtung, Rumcajs, na tym drzewie! Bum, armaty i wszystko, co strzela, pal! Ale Rumcajs już leciał ponad dachami trasą, którą latają jaskółki aż do miejsca, w którym słychać wiedeńskie walce. Kamerdynerzy raz dwa padli przed nimi na kolana. Czy możemy pogratulować zwycięstwa nad Rumcajsem? Tak, powiada Rumcajs bezpieczny w swoim cesarskim kapeluszu. Tak, odpowiedziała Hanka delikatnie, jak to cesarzowa. Hurra! Hurra! Wykrzyknęli kamerdynerzy, a po chwili orkiestra zaczęła grać hymn cesarski. Na
Na cześć zwycięstwa postanawiamy, by państwowym hymnem była piosenka Wiczynie trąbili, aż się niosło dookoła. Cesarzowo, nie poszłabyś na przechadzkę do ogrodu? Szepnął Rumcaj z Hance. Tak, odrzekła Hanka. I tak polecieli przez Dunaj, przez Kopidlno do domu w Żacholeckim lesie. A tymczasem cesarz pan się dowiedział, że ma w cesarstwie inny hymn. Jezusie Maryjo, przestraszył się, że może być jeszcze gorzej. Kazał więc zatrąbić, że wraca biegiem do Wiednia.